Także siema, siema, witam was na dzisiejszym filmie. Mamy sobie październik, 30 wymyta, z rozsiewaczem zapięta, przygotowana, przyczepa też zapięta, nawóz załadowany. Opuścimy se, bo zadzwonił mi ten, co ma obornik, że mogę sobie teraz przyjechać po obornik. Więc jedziemy sobie po obornik, przyczepę sobie tą bierzemy, jedziemy po obornik. Zetora odpalamy i jedziemy zetorem. Zobaczymy, jak zetor se da radę. Dwie przyczepy chcę przywieźć. Przyczepa 8. I to 16 ton przywieziemy. Przywieziemy dwie przyczepy. I pojedziemy roh siać. Po obornik nie jedziemy daleko, bo tu kawałek. Myślę, że gdzieś tam po tej pokolce chcę wywalić ten obornik. Bo to pod kukurydzą. Za kukurydzą będziemy obornik dawać. Bo teraz jest krót wybrany. Już Boże, bo później może nie być. Ja będę chciał po kukurydzy. I taki szybki, nowoczesny typ ładowania. Szybko co ładujemy, ale straszne dziury. Dobra, i ładujemy. Szybko przyczepa załadowana, 8 ton. Spokojnie tu z 12 ton wyszło na tą przyczepę dać. Ale nie szalejemy. No, zetor dość ciężko ma. To się rozpuszcza już. Nie wiem tylko gdzie to wywalasz ten obornik. To jest pytanie. A bo dobra, czekajcie, czekajcie. Ja tu muszę szybko sobie nawrócić. To nie wiem jak tą przyczepę tu cofnę. Stawiam obornika, to może wrócimy, ale tak trochę tu jest, to ślady będzie widać, że tu ktoś jechał. Nie czuję tego zetor za bardzo. Chcę to jednak wywalić, nie ten koło chłopu, bo zaś to wozić tam ma raz gdzie na koło. Jak będziemy siać, to jakoś to ominamy. Ale tu to wywalamy. A, to jest nie na szteron jeszcze. A tu bliżej tak tego
Nie ma jakiegoś takiego powysadzania. Nie wiem, bo to wysypać, żeby było na 8. Ale tu na pewno jest wiele umiarać przy nawraceniu. Tu jakoś będzie trzeba skosić tą kurycę, ominąć tą kurycę, albo tam jest dobry pomysł, ten wysypać obornik i tu nie leży. No może leżeć obornik na kupie, nie będzie przeszkadzał przy koszeniu. Dobra, jedna przyczepa zwalona obornika. Jedziemy jeszcze po drugą. Ładnie, przyczepa się zamyka automatycznie. Się zamknie. Tylko żeby tam później nie urwało tego, co trzeba na to zacząć jeszcze. Zamknąć, wyjść, ale można jechać, nie wysypujemy, nie otwierając port. Nie wychodzimy z przyciągnika. No przy wysokim pamięci z tą przyczepą nie trzeba wyjedzie nawet z przyciągnika. Automat. No i już pełna przyczepa. Też ładny zetron, taki zetron to by mi się marzył. Jak już będzie koło tych 12 hektarów, może zakupimy takiego zetronu. Trochę zejdzie o tym włożeniu obornika. Niby kawałek tej drogi jest do przejechania. Będziemy zaraz sobie nabić się. Też jakby my na całym filmie nabić wzięli, to też nudne by to było, jak ostatnie uprawianie, to już byś był na pewno jakby tego. Coś innego, bo pojedziemy teraz wieczorem, zobacznie się na 30, bo się jak nabić. No, tu się nie powinno zamęczyć przy koszeniu, no bo też wysoko będzie, najwyżej się tu powie kombajniście, żeby to ominął trochę. Jeszcze tu się chyba nie zaczesnęło. Dobra jest. 16 ton obornika na kupie leży. Myślę, że jak starczy, a na pewno tam coś będzie miał, jakieś 5 ton może. Będzie tam miał. No to przywieziemy, jak braknie. A to po prostu mniejszą dawkę damy. Mniej damy tylko. Jeszcze jedziemy na te pola dwa najdalej, co przez to drugie pole trzeba przejechać. Zaraz tam zobaczycie. Nie wiem, czy to pójdzie szybko, czy tego prochu nam nie braknie. No i patrzcie, nas zbugowało. Bramę mamy otwartą, zaś druga część. No nie ma ta mapa tak zrobiona, jak była w 19. Jeszcze nie jest tak dobrze zrobiona i grafika i jeszcze raz grafika psuje realność tej mapy. W 19 to był taki klimat na tej mapie, a teraz tego klimatu tu nie czuć. Fajna mapa, bo
fajne pola i wszystko ma, ale jeszcze ten klimat, no brakuje tego. Tak jak była zrobiona, będzie tak samo. Dobra, ale mam zlecone proksiać. Myślę, że tego rozsiewacza nie rozerwiemy, że tylko wszystko trzymie. 300 kilo naładowane jest. 330 kilo. Co tu pisze? A przystawka tylko do ciągników, mniej więcej 100 kg, 45 koni. Czyli 60 koni już nie można jeździć z tym rozsiewaczem. Nie, no to torem będziemy też prosić. To jest to takie napisane, ale nie trzeba stanie. I lecimy już na pole. Przyjadę na miedzę, żeby miedzą polecieć. On lekko przy do góry idzie. Była droga miała. Teraz się to wlepiamy 4 na godzinę wlepiamy. Trochę teraz my przyspieszyli do tych 8 na godzinę, 9, ale nic więcej nie pojademy. Może te 10 skoczy. No teraz to już dwórki, to się lepiej jedzie. Na przyczepie jest 1,5 tony nawozu jest. Drugą przyczepę palet, ja bym tam mieli z 8 palet. To 30 by na pewno nie dała rady, 16 tam koła by nie wytrzymał przyczepy. Tyle to 16 by nie było poładowane. Może by koła poszczynać. Takim ciężarzem. To jest przyczepa 4. Jak na niej jedę 8 ton, to jest już za dużo. Postawiamy przyczepę. Tu się z tej tabliczki chyba nie odczytano. Z
za stołem tabliczka, żeby się czytać. To nie zejdzie przy tym sianie na wozu, ale też trzeba to zgłościać. To jeszcze szło trochę szybciej jechać. A co dać piątkę, żeby i zabitko. Ja jakby nie dokładnie rozwiedziałem. Było 60 minut. Może te 330 kg nie starczy na to pole. A jest za dużo, to nie będziemy wysiać tego nawozu. Nawozu drobnie. Na parę razy tu po lewej stronie. Tam dolatuje. Też ładnie. Nie będzie trzeba trzeci raz jechać. Te kurki się tam jeszcze podbijają. Będzie dobre. Przepraszam za odgłosy w tle. Jeszcze raz przepraszam za odgłosy w tle, ale nic nie zrobimy. Film chcecie, żeby oglądać, no ale nie wiem, czy to słychać, czy nie. Może i słychać, ale nic nie zrobimy. No na tamto pole z 200 kg też trzeba dać. Jak tu tam jest te 300, to tam 150 na 200, tak coś takiego. Dać przyczepę zapinać i jechać na kolejne pola. Pełny gaz to szeroko ładnie się je. Trochę w środku nie wzięliśmy kawałek, to jeszcze tu podjedziemy.
kawałek tylko nie wzięliśmy. Odjechaliśmy, bo troszkę to wzięliśmy. 300 kilo poszło na to pole. Jak nic. Nie tak to miało być podpięte. Rozciągać trzeba opuścić. No dobra, teraz jest dobrze. Lecimy sobie. Czekajcie, co się nam tu dzieje. Dobra, że się bardzo dziwnamy. I lecimy na tamto pole. Przepraszam za to zwykle. Lecimy na tamto pole. Może te dwa pola tylko zamieścimy na filmie. Z tamtego może też wam coś nagram, jak siejemy na tamte. Po na wóz, może też wam coś nagram? Nie wiem, zobaczymy jeszcze. Był już 20 minut filmu. Trochę tego opornika przynieśliśmy. Rozsiewacz. Przyczepę odpinamy sobie. Zasypujemy. Może coś wam jeszcze nagram z tego siewu nawozu. Ale mamy 23 minuty filmu prawie. Więc na tym sobie zakończymy. Zostawcie subika, lajka, hashtag nawóz, to przypnę wam serduszko. Widzimy się w następnym filmie. Na razie, cześć.